Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem bardzo krótki film na temat tego, jaka jest różnica między Google Ads, czyli reklamami w Google, a SEO, czyli rozreklamowywaniem się w Google, ale troszkę w inny sposób. To dzisiaj temat tego filmu. Zapraszam do oglądania. Co właściwie reklamujemy się w Google? Dlaczego tam, a nie gdzie indziej? Już wspominałem w wielu odcinkach, więc w bardzo dużym skrócie. Google dlatego, że większość z nas w tej chwili już zaczyna korzystać z telefonów i wyszukiwania na telefonach, a tam w większości, szczególnie w wypadku systemu operacyjnego Android, notabene też własność Google, no wiadomo, że będziemy te wyszukiwania wyszukiwali właśnie tam. I teraz najważniejszą rzeczą, jaką zakłada sobie przeglądarka Google i w ogóle firma Google, to dostarczanie jak najszybciej, jak najlepszych informacji dla swoich użytkowników. To jest ich ambicją. Tu ciekawostka. Firma wręcz reklamuje się tym, że jest dumna z tego, że użytkownicy najmniej spędzają czasu na przeglądaniu zawartości ich strony. To chodzi o to, że Google tak bardzo stara się pokazać ci odpowiednie wyniki, że nie musisz przeszukiwać ilość stron, aby znaleźć to, czego szukasz. Tylko wpisując odpowiednie frazy do wyszukiwarki, po prostu uzyskujesz wynik. Jeszcze jedna ciekawostka. Ostatnio dotarłem do badań, gdzie o ile wcześniej ludzie jeszcze 5-10 lat temu wpisywali w wyszukiwarkę 2-3 słowa, żeby uzyskać konkretny wynik. Teraz ludzie nauczyli się wyszukiwać i doskonale wiedzą, że warto często wpisać 4, a nawet 7 słów w okno wyszukiwarki, aby znaleźć konkretną rzecz, która nas interesuje. To ważna wskazówka dla Ciebie, bo jeżeli chcesz rozreklamowywać swoją stronę, swój landing page, czy sklep internetowy, czy co tam chcesz, to ważna wskazówka dla Ciebie. Musisz o tym wiedzieć, że już wyszukiwanie na jedną frazę, na dwie jest coraz rzadziej stosowane przez użytkowników, bo chcą dostawać konkretne wyniki i Google w tym im pomaga. Więc w takim razie musisz im pomóc. Czyli w takim razie warto stosować te dłuższe frazy. OK, wstęp był, a teraz przejdźmy już do konkretów. Zacznijmy od Google Ads. Przede wszystkim to musisz wiedzieć coś takiego, że to jest coś w rodzaju reklamy płatnej, gdzie Ty określasz, jakie frazy będą reklamowane. I tak, na przykład jeżeli prowadzisz sklep z obuwiem, może Cię kusić, żeby wpisać frazę obuwie damskie. Ale to niestety będzie zbyt ogólna fraza, bo obuwie damskie to mogą być buty do ogrodu, buty na bal, dla kopciuszka i wiele jeszcze innych. Być może, że masz wszystkie rodzaje obuwia akurat u siebie, ok, ale Google uzna to za zbyt ogólną frazę. W tym momencie warto jednak podawać frazy bardziej szczegółowe.
I teraz w bardzo krótki sposób, jak to działa. Działa to na takiej zasadzie, że oczywiście takich firm, które chcą się reklamować, jest dużo więcej. Z tego Google wybiera te firmy na podstawie aukcji. Czyli podajesz kwotę, jaką jesteś w stanie zapłacić za to, że twój link, na przykład do twojego sklepu, pojawi się w wynikach wyszukiwania. I teraz im wyższą kwotę przeznaczysz na każde kliknięcie, tym bardziej twoja strona będzie pokazywana. Będziesz bardziej wygrywać poszczególne aukcje. Może bardziej szczegółowy sposób opiszę to w innym odcinku. W tym momencie ważna jest wiedza tego typu. W Google Ads płacisz za poszczególne frazy, na przykład wybierasz ich 10 i za każdą z tych fraz musisz zapłacić. I na te 10 fraz wykupujesz, że jeżeli ktoś wpisze jedną z tych 10 fraz, to ma zobaczyć Ciebie w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknąć. I za ten klik płacisz. Za każdy ten klik Ty płacisz. Tak to po prostu działa. No, w ten sposób zapewniasz sobie ruch na swojej stronie. A tam, no cóż, musisz mieć tak stronę zrobioną, żeby klient zaraz z niej nie uciekł. Tutaj bardzo częsty błąd, szczególnie osób początkujących czy nie mających pojęcia o pozycjonowaniu, to przekierowanie na swoją stronę główną. To bardzo duży błąd i bardzo częsty, ale zrozum, że to Ci niewiele da. Jeżeli ja wypisałem w wynikach wyszukiwania już konkretne rzeczy, na przykład czerwone szpilki, to oczekuję, że jak kliknę na ten link, to wyświetlą mi się czerwone szpilki, a nie Twoja strona główna, gdzie będzie pisało znajdź sobie obuwie, jakie chcesz. Bo dla mnie to jest złe skierowanie na stronę. Jeżeli ja mam teraz jeszcze szukać, no bez sensu zupełnie. Zamykam taką stronę, a Ty za to płacisz. Rozumiesz już to? Jeżeli chodzi o SEO, to jest działanie przede wszystkim bardziej długoterminowe. Na działania SEO składa się wiele czynników. Już pominąwszy to, że w wypadku poprzedniej omawianej opcji, czyli Google Ads, czyli reklamy bezpośredniej, za którą płacisz Google, Twoja strona może być byle jaka i nie jest to problemem, no to w wypadku SEO musisz tą stronę poprawić. Wyłapać po pierwsze te wszystkie rzeczy, które powodują to, że Google nie chce kierować na Twoją stronę. Są specjalne narzędzia, chociażby Google Search Console, przepraszam, gdzie możesz po prostu zobaczyć, jak Twoja strona z punktu widzenia Google wygląda, co masz poprawić, no i masz to poprawić. Jeżeli tego nie będziesz robić, no to Google Twojej strony nie będzie pchało do góry. To jest fajna rzecz, bo tak naprawdę można to robić samemu. Tu wcale nie jest tak, że no Google Ads to sobie opłacę samemu, ale SEO to już zlecę agencji. Niekoniecznie tak jest, bo możesz część prac na pewno zrobić samemu. Na pewno świetnym pomysłem jest przynajmniej prowadzenie bloga, czy zamieszczanie jakichś nowych treści, nowych, fajnych, atrakcyjnych dla czytelnika. Tutaj musisz wiedzieć to, że nawet jeżeli agencja SEO zleca napisanie tekstów na stronę internetową jakiemuś copywriterowi, to
tak naprawdę no, dosyć często on małe ma pojęcie o konkretnej branży. Zarówno musi być specjalistą od pisania o zastosowaniu dachówek, jak i za chwilę pisze na temat chociażby ramionczek w biustonoszach czy innych tego typu rzeczach. Jeżeli taki człowiek no, chce się przygotować, no to trochę poczyta i będzie ten tekst jakiś sensowny, ale często niestety te teksty agencyjne bywają marne, marnej jakości, mało treściwe i tak naprawdę niewiele wnoszą. Nie czuć tego, że jak czytasz ten tekst, to rzeczywiście jest on pełen wiedzy, a zarazem wiedzy przekazanej w na tyle prosty sposób, aby osoba, która to czyta, no była w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Więc tym się przede wszystkim charakteryzuje SEO, że poprawiamy stronę oraz robimy różnego rodzaju działania, tak zwane on-page i off-page, które powodują to, że Twoja strona samoistnie jest pchana w Google do góry. Bo pamiętaj to, o czym już wspomniałem. Google zależy na tym, żeby przedstawiać swoim użytkownikom jak najlepsze wyniki wyszukiwania. Więc jeżeli coś jest fajnego na Twojej stronie, gdzie na innych stronach tego za bardzo nie ma, albo jest marniejszej jakości, to Twoja strona sama za darmo zostanie popchana przez Google do góry. I na tym polega SEO. W takim razie proponuję teraz pokrótce porównać, jaka jest różnica pomiędzy SEO a Google Ads. Przejdźmy konkretnie do rzeczy, do konkretnych punktów. Miejsce działania. W wypadku SEO jest to przede wszystkim wyszukiwarka. W wypadku Google Ads są to i wyszukiwarka, i serwisy zewnętrzne, ponieważ na niektórych stronach Google po prostu wykupuje miejsca na swoje reklamy, tak zwane reklamy displayowe, i tam możesz te reklamy trafić. Czyli na niektórych stronach, na niektórych serwisach są miejsca, gdzie można kliknąć i można po prostu w ten sposób przejść na stronę, która się reklamuje. I tutaj jest fajna rzecz, bo możesz się właśnie reklamować też na innych stronach. Możesz określić konkretną branżę, także tu jest fajna sprawa. Punkt dla Google Adsów na pewno jest. Czas utrzymania się efektów. To kolejny punkt, który w wypadku SEO i Google Ads trzeba byłoby porównać. W wypadku SEO efekty są długotrwałe. Działa często też po zakończeniu kampanii reklamowej. Jeżeli chodzi o Google Ads, efekty są krótkotrwałe. Działa to tylko w czasie, kiedy są wyświetlane reklamy. Potem już przestaje działać. Kolejny punkt to czas oczekiwania na wyniki. I tutaj mamy to w ten sposób. Jeżeli chodzi o SEO, niestety czas jest długi. Wynosi tak od 3 do 6 miesięcy, aby zobaczyć pierwsze wyniki SEO. W wypadku Google Ads praktycznie masz pierwsze wyniki już po kilku dniach. Więc czas jest dosyć szybki i dosyć szybko możesz liczyć na konkretne efekty. Kolejny punkt do porównania to formy działań. SEO działa przede wszystkim na optymalizacji strony. To ważne, to już to co wspomniałem. I tutaj i kod zarówno strony, jak i treści oraz na artykułach oraz linkach zewnętrznych. Tak naprawdę im większe pieniądze włożymy w SEO, to tym większe efekty oczywiście uzyskamy. Tutaj
fachowcy w stylu na przykład Sławek Gdak, który jest jednym z lepszych SEO-owców w Polsce, naprawdę ma potężną wiedzę i warto zajrzeć, zobaczyć, co on robi, bo bardzo chętnie dzieli się tymi informacjami. Można sporo materiałów ciekawych u niego odszukać. No, w tamtym roku wspominał, że tak naprawdę bez założenia, że wykładasz co miesiąc 2,5 tysiąca na SEO, to szkoda sobie nawet głowy zawracać, bo nie poszalejesz dużo. I sporo w tym racji. To taka minimalna kwota, jeżeli chcesz to robić na poważnie. No, wiadomo, że jeżeli nie masz takiego budżetu, ale masz dużo czasu, to możesz posiedzieć nad pisaniem fajnych artykułów i może wolniej osiągniesz efekty, ale będą one na pewno bardziej długotrwałe i na pewno będą. W wypadku Google Adsów przede wszystkim są to linki sponsorowane, reklamy w wyszukiwarce i banery na stronach zewnętrznych, czyli to, o czym wspomniałem, reklamy Google Ads są wyświetlane też na stronach innych firm. Kolejny punkt do porównania to oczywiście koszty. No i tutaj jest ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że może nam się wydawać, że za SEO zapłacimy więcej, no bo trzeba przerobić stronę, trzeba ją poprawić. Właśnie, przerobić, poprawić? A nie można tego od razu zrobić dobrze? No, to by było najbardziej sensowne, prawda? Tutaj dlatego polecam dobrze przemyśleć to, zanim robisz stronę internetową lub jak już zmieniasz stronę internetową, to zrobić to naprawdę z głową. W każdym razie, wydaje się, że tu mogą być koszty spore. No bo trzeba tą stronę poprawić, wszystkie treści pouzupełniać, poukładać ją, ale to procentuje. Po pierwsze tym, że klienci na tej stronie no, łatwiej wyszukują te informacje, co chcą. Ona nie jest taka drętwa. Łatwiej dotrzeć do najważniejszych informacji, które są istotne dla Ciebie, z punktu widzenia Ciebie, żeby to zakomunikować klientowi. Tutaj polecam chociażby przemyślenie tych słynnych wartości firmy, przemyślenia, co tak naprawdę ta firma wnosi nowego, co dajesz klientowi więcej niż daje konkurencja. W wypadku Google Adsów tutaj nie ma tego problemu i wydaje się, że koszty będą niższe, ale niestety to się wydaje, bo w dłuższej perspektywie pół roku, roku koszty reklamy w Google Ads drastycznie rosną, a koszty wyłożone na SEO po prostu procentują. Powolutku, ale do przodu. W takim razie wypadałoby zadać pytanie, co właściwie wybrać? Czy SEO, czy Google Ads? Na szczęście tutaj odpowiedź na pytanie jest: to zależy. Nie, już tak na poważnie rzecz biorąc, no z tym słowem to zależy dosyć często można się spotkać przy rozmowie z specjalistami czy od SEO, czy Google Ads. Bo tak naprawdę to są dosyć skomplikowane też działania. Jest bardzo dużo parametrów, rzeczy, które należy brać pod uwagę. To nie jest tak, że ustawię sobie kampanię i o niej zapomnę. Ruszenie kampanii oznacza też sprawdzanie wyników i to sprawdzanie na bieżąco tych wyników. To też mnóstwo eksperymentów, które trzeba zrobić, bo nie ma czegoś takiego i to trzeba jasno zakomunikować, że kupisz sobie najnowszą książkę na temat pozycjonowania, zrobisz wszystko, co tam jest i ci wyjdzie. Nie. Prawdopodobnie ci nie wyjdzie. Od razu sobie to trzeba założyć, bo nie ma teraz takiego autora, który jest w stanie
określić konkretnie, co trzeba zrobić. Są owszem pewne ramy, pewne podstawy, to co wiemy, ale często w różnych branżach może to różnie wyglądać. W jednej rzeczy rzeczy sprawdzone w jednej branży niekoniecznie będą działały w drugiej branży. Właściwie to często nie będą działały. I owszem, trzeba spróbować to, ale też trzeba założyć sobie, że wszelka działalność dotycząca rozreklamowania naszej strony internetowej to niestety eksperymenty, ale eksperymenty robione z głową, czyli sprawdzamy wyniki eksperymentów. Cały czas patrzymy na cyferki, na to, co nam z tego wychodzi, co nam to daje, jaki mamy koszt kliknięcia, jaki mamy koszt pozyskania jednego klienta. Musimy na tym trzymać po prostu rękę. Część budżetów na pewno się uda, jak to się mówi fachowo, przepalić. Czyli po prostu te pieniądze zostaną wyrzucone w błoto i to musisz brać, też doliczać do kalkulacji. Bo ani Google, ani żadna inna firma nie podaje konkretnych recept. Bo jakby były te recepty, to by było to zbyt proste. Tutaj nie ma konkretnych recept i po prostu trzeba na to wziąć poprawkę. Algorytm Google zmienia się cały czas. Coś, co działało pół roku temu, kiedy ktoś pisał książkę na ten temat, w tym momencie bardzo duże są szanse, że już nie działa. Więc trzeba po pierwsze być na bieżąco, po prostu, a po drugie robić to, co słynny Wojciech Młynarski śpiewał w swojej piosence. Róbmy swoje, po prostu. Idźmy do przodu i róbmy swoje. Próbujmy, eksperymentujmy. Wracając jeszcze do tematu, co wybrać? No bo to wydaje się, że jest główny temat tego odcinka. Niestety zmartwię cię, bo najlepiej wybrać jedno i drugie. Taką zrobić istną synergię między jednym a drugim. Dlatego, że kampanie SEO, niektóre dopalone jeszcze reklamą z Google Ads, odnoszą najlepsze efekty. Czyli umiejętne łączenie obydwu rozwiązań tak naprawdę przynosi najlepsze efekty. To doskonale o tym wiedzą fachowcy, którzy się tym zajmują. Czyli tak naprawdę nie jest to złoty środek, że tylko to robię lub tylko tamto. Trzeba robić jedno i drugie. Tylko kwestia jest tego rodzaju, że, jeszcze raz podkreślę, sprawdzajmy efekty. Do tego należy podejść jak do ciągłego eksperymentu, do sprawdzania, co nam się sprawdza. Po drugie, coś, co teraz działa, wcale nie ma gwarancji, że za pół roku również będzie działało. Za pół roku być może, że trzeba będzie wymyślić coś nowego. Więc musimy sprawdzać, czy cały czas ten efekt mamy, czy jak to się mówi, słupki rosną, czy niekoniecznie. A po drugie, co z tych słupków wynika? No bo często jest tak, że mamy wartość taką, że no ktoś polubił, ktoś wszedł, ktoś przeczytał. Ale czy to ma przełożenie na to, że też zamówił, kupił, zapłacił, dokonał opłaty, zostawił swoje pieniądze? Bo nie jest sztuką pozyskanie lajków, tak jak na Facebooku, notabene poproszę o lajka. Bardzo proszę, przyciśnij rączkę, to jest anonimowo. Nie będzie cię nic kosztować, a będą inni wiedzieli, że ten film wart jest obejrzenia. Warto przeliczać jednak to twardo na to, co dostajemy w zamian. Czy ta reklama nie jest wyrzucana w błoto? Czy to, że zrobiłem lepszy szyld na moim sklepie, powoduje to, że mam więcej klientów? Czy to, że moja witryna teraz jest ładnie oświetlona w moim pięknym sklepie, to czy powoduje to, że więcej klientów do mnie przychodzi? Czy jest zupełnie odwrotnie? Czy klienci tego nie zauważyli? Czy
zupełnie ich to nie przyciąga albo nawet wręcz rozprasza. Warto właśnie tego typu rzeczy przemyśleć. W dzisiejszym odcinku starałem Ci się pokazać, jaka jest różnica między Google Ads a pozycjonowaniem przy pomocy SEO. I tutaj podsumowując, jak widzisz, tak naprawdę najlepiej łączyć obydwie techniki, robić to w miarę umiejętnie. Na pewno warto uporządkować swoją witrynę, jeżeli ona nie do końca jest taka, jak powinna być. Musisz zdecydować się, co tak naprawdę na niej powinno być. Czy ona jest taka, jak mają inni, czy czymś się wyróżnia. Ale nie wyróżnia się tym, że trudniej jest po niej nawigować, czy rzeczy, które powinienem znaleźć w odpowiednim miejscu, ich po prostu na tej stronie nie ma. Czy wyróżnia się tym, że jednak witryna jest atrakcyjna, fajna i przyjemna w odbiorze. Tego Ci właśnie życzę, aby Twoja witryna taka była, żeby była przemyślana, żeby była efektem odpowiedniego przygotowania, a zarazem, żeby przynosiła Ci jak najlepszy efekt w postaci odwiedzających, klientów i wszystkiego, czego oczekujesz. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. To na dzisiaj to już ta część merytoryczna jest zakończona. Zapraszam do zaglądania na mój kanał YouTube Sukces Studio Pisane Razem. Tam już blisko 200 filmów jest do obejrzenia, więc warto zaglądać. Zapraszam do kliknięcia tej łapki w górę, przycisku subskrybuj i naciśnięcia dzwoneczka. Będziesz mieć powiadomienia, kiedy będą się pojawiały kolejne filmy, a staram się, żeby przynajmniej dwa materiały w ciągu tygodnia wychodziły, więc jest co oglądać. Zapraszam na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam dużo fajnych materiałów, dużo fajnych artykułów. Myślę, że warto tam pozaglądać. Zapraszam w takim razie do zajrzenia tam. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.